Siemano, widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu spotkań w ramach Ligi U-Gaming. Dzisiaj będziemy komentować mecz No Name eSport kontra Glitch Storm. Ze mną komentuje Boga. Siemano, jedziemy z tym meczykiem. Znaczy, no ja tak właściwie jestem Moskal, jakbyście nie wiedzieli. Dość długo mnie tutaj nie było. Mecz No Name eSport kontra Glitch Storm. Jak, Kuba, ty, jak widzisz ten mecz, w ogóle komu kibicujesz? Bo trzeba znaczyć, że No Name eSport walczy tutaj o playoffy i w meczu przeciwko Glitch Storm, ponieważ to jest ich rewanż, przegrali pierwszy mecz właśnie na Glitch Storm. I jak ty, Woga, oceniasz szansę No Name eSport w dzisiejszym starciu? Powiem tak, No Name eSports jeszcze nie widziałem w akcji. Glitch Storm dość często mi się trafiają na casta, zaprezentowali mi już nieraz bardzo fajne meczyki i raczej jestem po stronie Glitch Stormów, ponieważ wiem, na co ich stać, wiem, co robią. Mam nadzieję na pozytywne zaskoczenie ze strony No Name'ów. No i co? Pożyjemy, zobaczymy. A tymczasem rozpoczęliśmy draft, mamy banyn w dwa w las, jeden w carry, jeden w mida. Wybanowana Anivia, tak, bardzo popularna. Wybanowana Ashka, też popularny leśnik, AD carry. Widzieliśmy Maxi Warriora nieraz. Lilia też często pigorna i target banet Rek'Sai, co ciekawe. Tak, mamy tego target bana w Peela. Tutaj należy zaznaczyć także, że No Name eSport gra z Peelem. A mamy, tak jak ty wspomniałeś, mamy wbanowaną Lilię, bardzo silny aktualnie leśnik, często właśnie widzi się ją wybieraną w Gravesa. Ten także zbanowany, także dużo tych silnych leśników mamy wykluczonych, także należy przypomnieć tutaj, że Talia to jest ban potencjalnie nawet w trzy linie, ponieważ może być ona przeflexowana zarówno na dżunglę, zarówno na mida, jak i widzieliśmy ją także na bocie wraz z Panteonem, ale mamy już pierwszy wybór, Miss Fortune, tutaj bardzo silna faza liniowa i na pewno jest to jeden z silniejszych aktualnie strzelców na tej dolnej alei. No na pewno tutaj No Name eSport wytacza już najpotężniejsze działa w pierwszych fazach wyboru. Proszę bardzo, zaprezentowany nam Olaf w lesie, oj dawno rzeźnika nie widzieliśmy na naszych ekranach. Ciekawe, chyba to nawet pierwszy Olaf od dawna w naszej lidze. Z chęcią go zobaczę. Klasyczny Wiktor pokazany nam na midzie. No, Estier cały czas. Oj, widzimy, że na czacie mąka jest dla Olafa. Oj, nie, nie. Ja liczę na wywóz ze strony tego szalonego Wikinga i zobaczymy, jak będzie odpowiadał na to No Name eSports. Jak na razie drafcik mi się podoba, bo mamy w końcu jednego nowego, świeżego czempiona. I właśnie zaznaczyłeś tego Wiktora. Wiktor jedna z aktualnie jedna z najsilniejszych postaci w ogóle w całej grze, a Olaf prawdopodobnie do zabezpieczenia tego early game'u. Ale co ciekawe, mamy Kha'Zix'a, także przepotężny robal na dżungli dla Peela. No tutaj ta postać rzadko nam się pojawiała, wiadomo, była wyciągana po tych buffach, gdzie dostał 120% odwizualizowanych obrażeń chyba na Q i wyciągał między innymi Selfmade, ale to jest nieważne, bo to jest Liga U-Gaming i mamy tego Kha'Zix'a i jeszcze dołożony do tego Shen, także potencjalny flex pick. Oczywiście tutaj wykluczamy już możliwość tego flex picka na dżunglę, ale na topa, na supporta jak najbardziej. Tak, nie zobaczymy River Shena tym razem. Chyba że Kha'Zix zaskoczy nam na midę, w co wątpię, ale pokazał nam się Aatrox, a często wyciągany w Chinach, w Korei, obecnie na turnieju, który był niedawno rozgrywany. Ciekawe, czy nasi U-Gamingowi top laners zaadaptują się do tego piku i pokażą nam wywóz. Niczym prawdziwi chińscy top lanerzy, dobanowany Akali, dobanowany Ekko, Jin i Samira ze strony No Name eSports. Strasznie dużo banów strzelców. Także w mida i w dżunglę raczej ten top lane widzimy omijany. No jak wiemy, no niestety nie ma zbyt dużego impaktu na grę ta linia. Ale aczkolwiek gdy ten Aatrox wyjdzie na przodu, może tutaj siać spustoszenie. Max Warrior czy wyciągnie tutaj nam Kai'Sę? Byłoby to na pewno ciekawe. Ale widzimy po drugiej stronie Fiorę. Fiorę, której też dawno nie widzieliśmy na naszej u-gamingowej scenie, przynajmniej ja nie miałem takiej przyjemności. I w Aatroxa będzie to na pewno bardzo fajny pick. Co ciekawe, zastanawia mnie, czy obaj zawodnicy rozgrywający top lane szybciutko zainwestują w redukcję heala, bo jak wiemy, obydwa czempiony leczą się bardzo szybko. No, bardzo już wspomniałeś tutaj Kai'Sie, Max Warrior na Kai'Sie. Jeszcze chciałem się odnieść do tych dwóch banów, Jin, Samira, oczywiście target bany w Max Warriora, ale mamy
Fiorę dołożoną, mamy dołożonego Azira, także z tą szuflą będzie mógł wywozić w teamfightach, a Insect na Nautiliusie, czyli dość często, dość często po prostu widzimy Insecta właśnie na tej postaci i mamy nadzieję, że i tym razem pokaże się na niej z jak najlepszej strony. Tutaj w ogóle chciałbym zaznaczyć to, że dwa bany Nonem eSport posłało w stronę Dolnej Alei właśnie jeszcze w odniesieniu do banów. Zdają sobie sprawę z tego, jak dobrym graczem jest Max Warrior, ale po prostu on potrzebuje także tych jak tego, aby jego sojusznicy wspierali go z tych innych ról. Wiadomo, że bardzo duży impact kładą w swojej drużynie na Max Warriora i to do niego zazwyczaj trafiają te największe, najwięcej zasobów do niego trafia. I ostatecznie właśnie ten Shen na supporcie chyba, tylko tutaj widzimy go na dwóch liniach, więc nie wiemy ostatecznie, na której się pojawił. No ale Kuba, przepraszam, Woga, tutaj posługujemy się profesjonalnymi nickami. Jak ty oceniasz te dwa drafty, jakbyś miał je tak krótko podsumować? Powiem tak, mów jak chcesz, obie formy są poprawne, możemy sobie mówić po imieniu, możemy sobie pomówić po nickach. To jest mało ważne, ale jak podsumowuję ten drafty? Szczerze, jak na ten moment bardziej podoba mi się Glitchstorm. I tak jak mówiłem, raczej będę się skłaniał w ich stronę z tytułu, że wiem jak grają, wiem co prezentują, ale bardzo ciekawi mnie kompozycja NoName eSports, a szczególnie ta podkrętka w postaci Kha'Zixa. Kha'Zixa, którego nie widzieliśmy bardzo dawno. I nie oszukujmy się, jeżeli Kha'Zix znajdzie w odosobnieniu Viktora, Kai'Sa, tak naprawdę nawet Olafa, bardzo szybciutko będzie mógł ich zamieść. Tak, już nie mamy podwójnego Shena, więc dwóch teleportów nie będziemy widzieli, bo jest to w tej grze niemożliwe, ale Fiora także będzie bardzo agresywna. Mecz będzie wyglądał klasycznie tak naprawdę, bo będziemy widzieli co chwilę okładanie się po twarzach na top lane, będziemy widzieli szachy w dżungli, farmienie się raczej bez jakiejś ogromnej agresji, bo mamy dwa late'owe czempiony na mid lane, no i 2-2 całkiem ciekawe i agresywne na bottomie. Zobaczymy jak zatańczą wokół tego leśnicy. Ale miejmy nadzieję, że zobaczymy tutaj dużo ciekawej ligi i dużo ostrych wymian i to, co lubię najbardziej, czyli może jakaś agresja level 1. Jak na razie widziałem to raz, zaprezentował to Glitchstorm i byłem z tego zadowolony. Tutaj tym krótkim podsumowaniem Wogi będziemy was powoli zapraszać na przerwę, ale nie uciekajcie moi kochani od monitorów, bo już zaraz na Summoners League spotykamy się w meczu NoName eSport, który walczy o playoffy, a zmierzy się z Glitchstormem. Zapraszamy was bardzo serdecznie.
No i siemano, witam was ponownie wszystkich bardzo serdecznie. Mecz, przypomnijmy, No Name Esport kontra Glitchstorm. Mecz, który tak naprawdę będzie bardzo istotny do zwycięstwa dla No Name Esport, ponieważ to oni walczą o playoffy w tym spotkaniu. Ale przypomnijmy, że Glitchstorm z nimi jeden mecz już wygrał, ponieważ teraz naturalnie są rewanże. I tutaj będzie chyba jakieś podejście level 1. Mają do tego bardzo dobre komponenty zawodnicy Glitchstormu. No. Kuba? Dobra, to już jest wygrana, wart jest wzięty, jest przewaga, jest jeden klipek już u Wiktora, ja bym już poddał tą gierkę. Ale tymczasem widzimy spokojny jednak ten level 1. Próbowane tutaj podejście ze strony Glitchstormów nie udało się, ale widzimy, że Kha'Zix schodzi bardzo wysoko i bardzo agresywnie. Na ten moment już odkryty przez tego Aatroxa. I jednak nie postanawiają się wycofać. Dostał informację Olaf, że jest przejmowany jego Red Buff. Więc pewnie wybierze się po tym plubafiku na red buffa przeciwnika. Ale co, spokojnie na ten moment, tak jak myślałem. Ciekawi mnie, czy Kha'Zix spróbuje podejść level 2 po tym red buffie. Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą, ale mogłoby to być ciekawe. Znaczy popatrz też przede wszystkim, że tutaj tam, gdzie zjawi się Olaf, będą o tym wiedzieć zawodnicy No Name Esport, ponieważ oni tam mają Warda ulokowanego przy Raptorach, ale bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę Mikfil i ten od razu udaje się, tak jak już ty wspomniałeś, w stronę Raptorów i zaraz pewnie red buffa przeciwnika, no co po prostu sprawi, że tak naprawdę wszystkie ruchy junglerów są na chwilę obecną znane. Tak, bez większych zaskoczeń. A zobaczymy, czy chłopaki z bota spróbują zejść i skarcić Mikfila. Widzimy, że schodzi już Azir. Ale Insekt z bardzo dobrą kotwicą. Tutaj bardzo duże obrażenia są nakładane na supporta No Name i Sport. No tutaj powstrzymali tak naprawdę to, żeby było botlane No Name i Sport mógł zejść ze swojej linii. Lecz spalony na midlenie. Ciekawe, myślałem, że tutaj więcej zaczarują nam chłopaki z No Name Esports, wiedzą, że Olaf jest tak głęboko, ale dali sobie spokój. Tymczasem spadł Ward, Olaf schodzi bardzo agresywnie, bo schodzi na dół, a zabrać sobie jeszcze krugi. No ma na to szansę, Shen jest bardzo bity, nie da rady go skontestować. A tymczasem Kha'Zix już w swojej górnej dżungli na spokojnie clearuje sobie blubawka. No ciekawe, bardzo agresywnie tutaj obaj dżunglerzy, bez konsekwencji, teamy jakoś się tutaj nie wtrącały w ich puffing, pierwszo, drugo oraz trzecio levelowy. No i co, i czekamy dalej, na razie gierka zapowiada się nam na dość spokojną. Trzeba przede wszystkim jeszcze nakreślić to, jaką rolę w tym momencie odegrał Insekt, ponieważ on bardzo dobrze wykorzystuje swoją postać. No, Nautilus to jest taki champion, którym cały czas chcesz nakładać presję na przeciwnika i teraz pod właśnie naporem tej presji Minemaciek się ugiął i został wyłapany, tam duże obrażenie się przyjął, co po prostu uniemożliwiło, tak jak już wspomnieliśmy, to, żeby zeszli oni do swojej dżungli. Ale to, co chciałbym teraz też powiedzieć, to jest to, że Kha'Zix pojawił nam się pod górną częścią mapy i tam, jeśli Fiora będzie w stanie przepuszczać tą linię, być może będzie nam się szykował jakiś dajwik, ale no nie wiem, czy będzie on udany, ponieważ tam, jak widzimy, miniony ponownie podchodzą, ten wave jednak nie jest tak duży i no, nic się prawdopodobnie tam także nie wydarzy. Bardzo, ale to bardzo agresywnie dżunglerzy nam tutaj pafują. A wymiany na topie są takie dokładnie jak mówiłem, ale mamy tu Kha'Zixa. Popatrz, pojawia się tutaj Peel i tak do połowy HP obity, ale Insekt z roamem na mida. Rabin tutaj będzie w tarapatach. Popatrzmy, bo on może zaraz być martwy, ale jednak przeżyje bez tego flesza jeszcze po wcześniejszej akcji, ale zaraz pojawi nam się także tutaj ponownie Peel i to jest First Blood na przepraszam, oczywiście Mikfil, bo tutaj byłem dość mocno znany jest ten Olaf dla No Name Esport z pewnego meczu i First Blood na konto Glitchstormu. Dlatego Olafa bardzo fajny na pewno, ponieważ on w tym early game na pewno chciałby te dodatkowe sztuki złota mieć na swoim koncie. Zgadza się, bardzo ładnie to zostało zrobione. Wiadomo było, że nie ma Azir Flesha, bo spalił go już wcześniej, gdy Olaf się z nim witał. A także mamy First Blood, mamy pierwszą delikatną przewagę na konto Glitchstormów i czekamy, co wydarzy się dalej. A bo tak jak mówiłem, jest dość spokojnie, jest raptem 800 złota przewagi, teraz nawet 600. A spalone summonery na midlane, spalone oba teleporty, jest jeszcze flash. No popatrz, tutaj Max Warrior pojawia się na midzie, także ponownie
duo botlaner z bota pojawia się na tej środkowej alei. Bravin będzie tutaj bardzo, bardzo karcony za jakieś swoje podejścia. Tam będzie musiał mieć na uwadze to, że Insect, czy to Max Warrior, czy to Insect będą cały czas mogli być przy jego linii. I tak naprawdę Nautilus to jest bardzo dobry postać do roamowania, ponieważ idziesz, schodzisz sobie z linii, przyjesz tą linię, dochodzisz na tego mida i wyłapujesz enemy midlanera. Tym bardziej, że jak wiesz, Rafbin nie ma aktualnie flasha, także tutaj bardzo dobrze wykorzystują ten fakt zawodnicy Glitchstormu i należą się im za to bardzo duże pochwały. Tak, mieli przepuszczowaną linię, mogli sobie pozwolić na tego roama. Zobaczymy, jak będzie wyglądał w dalszej fazie. Zepchnięty teraz botain Glitchstorm ma dość dużą falę, musiał przepuszczować tym razem ze spacerem na środkową aleję botlane No Name Esports. Jest tu także Olaf. A jest tu Mikfil, zobaczymy, co będzie próbował robić. Jest wyłapany. Wyłapany jest tutaj Minemaciek, on w tarapatach z flash, nadal jest posiadany na jego konto, ale nie będzie go używał. I Max Warrior z pierwszym dla siebie zabójstwem. No taka jest, zwłaszcza w tych początkowych etapach gry, jeśli dostanie te kilka zabójstw, to w późniejszych nie będzie, absolutnie nie do powstrzymania. Troszeczkę mało ilość sensu widzę w tej podróży botlane'u No Name Esports tą rzeką, ponieważ przepchnął Azir, a oni wrócili sobie z powrotem. Wyłapani zostali 3-2. No niestety, wywrócił nam się Shen. Minę Maciek poleciał nam do grobu i widzimy ostrą wymianę. Bardzo agresywnie Aral zmuszony do użycia swojej umiejętności ostatecznej, ten Aatrox przez najbliższy czas będzie bez tej Erki, ale też tutaj zobaczmy, bo Kha'Zix jest wyłapywany w swojej dżungli, tam pojawi się Insect i ten zmuszony do odskoczenia od tego Olafa, no bardzo tutaj są karceni za wszelkie swoje ruchy zawodnicy No Name Esports i bardzo dobrze tutaj rozgrywają. Należy to podkreślić, że tutaj Peel wraz z Minemaćkiem bardzo dobrze się rozumieją, oni chodzą, przepraszam, jeju, wszyscy zawsze by się mieli, a raz z Insectem, Mikfil z Insektem, jejku, przepraszam bardzo was, tutaj zrozumieli bardzo dobrze, jak muszą po prostu swoich przeciwników paniszować, bo mają do tego bardzo dobre komponenty do wyłapania i no jak najwidoczniej to na razie się sprawdza. Tak, wszystko się sprawdza, wygląda to bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak będzie przebiegało to dalej. Jest zabezpieczony Drake, jest wczesna przewaga ze strony drużyny czerwonej. Ten Olaf jest bardzo rozpędzony, ma przewagę tak naprawdę na każdym polu nad tym Kha'Zixem. Zobaczymy, jak to będzie się toczyło dalej. 8 minuta na naszych ekranach i troszeczkę gra zwolniła. Tymczasem Aatrox podchodzi na topa. Tam może być jakaś wymiana, ale mamy supporty oba oraz junglerów bardzo blisko mida. Możemy zobaczyć nawet ciekawe 3-3. Teraz, jak widzimy, to 3-3 się trochę rozejdzie. Tak jak wspomniałem, gra nam się trochę uspokoiła. Bardzo dużo wizji stawianej ze strony jednej, jak i drugiej drużyny. Bardzo dużo, zwłaszcza pink wardów. Tutaj właśnie przede wszystkim ten ward przy blue buffie Kha'Zixa. Tutaj zdają sobie sprawę z tego, gdzie on się znajduje. Ale także zdają sobie sprawę, gdzie znajduje się Mikfil, bo ten widziany także na wardzie przy raptorach, ale tutaj naznaczają, że będą chcieli coś podchodzić pod topa. Aral z odpaloną Erką, Archix na bardzo niskich punktach zdrowia, tam pojawi się także Kha'Zix, także obaj leśnicy także się spotkają i tutaj powoli podchodzi Mikfil pod tego topa, ale już troszeczkę za późno. Archix był w stanie uciec i nic więcej nam się tutaj ostatecznie nie wydarzy, poza tym, że dwa flesze spalone na konto No Name Esports, ale Max Warrior także z problemami, ten także zmuszony do użycia swojego flesza i także bez śmierci. Tak, było naprawdę ciekawie, było naprawdę ostro, poszły nam summonery, poszły nam ultimate'y na tym topie. Nie wyszło ostatecznie z tego nic, bardziej na plus dla No Name'ów niż na minus. Ale widzimy tutaj ponownie Olafa. Ale ponownie podchodzi Mikfil i Archix ponownie będzie prawdopodobnie w tarapatach, jeszcze nie będzie ściągnięty, ale będzie bardzo pewne będzie to, że będzie on martwy, ale tam na dwóch po prostu liniach nam się odbywają te walki. Zabity Max Warrior, ten bez swoich summoner spelli nie pogonił już dalej za Insektem, ale tutaj troszkę chaotycznie to wszystko wyglądało. No, ostatecznie podsumujmy może to, bo chyba dwie śmierci na bocie, topie, ale jeszcze tutaj ponownie walka nam się wydarzyła. Hadotę tutaj bardzo mocno obijany i z solo killem tutaj nam Rafbin się pojawił, ale on także prawdopodobnie będzie zaraz wyłapany i Mikfil z kolejnym, już czwartym dla siebie zabójstwem. No bardzo, bardzo dynamiczne te ostatnie minuty i będzie przejmowany Herald przez Glitchstorm. Tak,
ten Olaf będzie prawdziwym rzeźnikiem. Ja bym się już go zaczynał naprawdę mocno bać, bo tutaj Mikwil, niczym nasz rodzimy rzeźnik z Poznania, Marcin Jankos-Jankowski, czyści jednego przeciwnika za drugim. Jeszcze przed chwilą zapał sobie double killka na topside'ie. Oj, będzie problemem, będzie bił mnóstwo, cały mityczny item już na jego koncie. Ten hepłacz posoki będzie bardzo, ale to bardzo uciążliwe dla drużyny No Name Esports. I naprawdę Olaf, pomimo tego, że nie ma żadnego pilującego supporta, będzie, ale to będzie bardzo tyra w tych teamfightach. A gdy odpali Ragnarok, będzie po prostu nie do powstrzymania. Ale zaznaczyłeś te dwa kille, czy raczej nie chciałbyś ich oddać Aatroxowi, aby go nieco bardziej rozpędzić w tych początkowych etapach rozgrywki, aby przyspieszyć jego power spike, czy też jednak ty nie jako... Nie ma szans, ja tu jestem fanem tego Olafa w dżungli, no może dlatego, że jestem jungle mainem i będę tutaj go faworyzował, ale podoba mi się pick, że w końcu coś nowego i ale tak agresywnego. Max Warrior będzie ponownie z problemami, ten jeszcze stauntowany, użyta RK Shena i jest martwy Max Warrior, tutaj także podchodzi HDT pod tego Azira, ale nic nam się prawdopodobnie to nie wydarzy. Smok już nam zaraz będzie, pojawi się na mapie. No tutaj nie wiem tak naprawdę kogo faworyzować, bo Max Warrior zginął. Tutaj dość, nie powiem, że rozpędzony, ale te dwa zabójstwa na pewno pomogą tej MFC w jakiejś walce. Jeszcze Herald puszczony na topa. Arcix może być zaraz z problemami. No tutaj no prawdopodobnie będzie martwy, ale użyty ten... ta jego umiejętność i już jest martwy Arcix. Po raz kolejny ten Mikfil i Arals spotykają się na topie, aby unicestwić top lanera No Name Esport. Jest ciekawie, teraz będzie nam Herald niszczył wieżę. Druga wieża na top lane wzięta. Pokuszą się nawet po inhibitor i to przysłowiowe zwycięstwo top lane'a przypadnie Aatroxowi. A chociaż raczej... Na pewno wieża inhibitorowa. Będzie wieża inhibitorowa, nie będzie raczej samego inhibitora, ale tymczasem przejęty Drake... Ale patrz, jest 12 minuta! To jest totalna rzeź! Tak jak ten Olaf rzeźnik! Tak, będzie to rzeź, ale Aatrox jest teraz uwolniony, Aatrox teraz będzie nam biegał po liniach. Będzie to trochę plusem, trochę minusem, ponieważ nie za bardzo będzie miał jak farmić, bo jego farmienie będzie mogło się kończyć wyłapaniem. Ale pojawia się widmo, że Aatrox może być tak naprawdę wszędzie. Po drugiej stronie wpakowano, widzieliśmy trochę złota w MF-kę, bo fajnie wszedł nam parę chwil temu Kha'Zix z teleportem od Shena. Nie wiem, zobaczymy. Gra się układa fajnie. Pomimo tych 3000 złota przewagi na konto Glitch Stormów nie skreślałbym No Name Esports, ponieważ mają całkiem w porządku rozłożenie złota. Ponieważ ma je MF-ka i ma je Azir. A chociaż ta MF-ka będzie miała widmo tego Olafa w teamfajcie, który po prostu ze swoją nieustępliwością będzie w nią wchodził i kasował. No i też zwróć uwagę na to, że będzie to smok oceaniczny, także też popatrz w ogóle na postacie jak i z jednej, jak i z drugiej strony. No tutaj są postaci, które absolutnie bardzo, bardzo chcą sobie dodatkowe leczenie, ale Max Warrior po raz kolejny wyłapywany, ten Kha'Zix będzie z kolejnym zabójstwem. Max Warrior to jest już jego trzecia śmierć. No nie wygląda ta gra dobrze dla AD Carry Glitchstormu, ale to no, przez po prostu, że cały czas jest wyłapywany, cały czas po prostu zawodnicy No Name Esport zdają sobie sprawę z tego, że jeśli trafią do niego te 2-3 zabójstwa, no on będzie nie do powstrzymania. Będzie nie do powstrzymania, czekam na dalsze rozwoje tego wszystkiego. Już kilka mitycznych itemów się pojawiło. Tak jak mówiłem przed rozpoczęciem, jeszcze obaj top lanerzy szybciutko zainwestowali w redukcję heala. Nie dziwne, oba te czempiony leczą się bardzo. Spadły nam tymczasem plejty. Więcej tych plejtów wziętych zdecydowanie ze strony Glitch Stormów i to jest złoto, którego już nie odzyskacie, a chłopaki z No Name'u. I co? Zobaczymy, jaki będzie plan na dalsze minuty. Myślę, że kolejną walkę zobaczymy wraz z jakimś obiektywem, chociaż Nautiliusa mamy bardzo blisko top lane'u. No i tutaj też Arcix po raz kolejny będzie bił się z Aralsem. Insekt jeszcze dołoży do tego kotwicę. Tam pojawi się także teleportacja od HDT i będzie walka 3 na 3, bo tam także znajduje się Kha'Zix w bardzo złej pozycji. Minemacik ten zmuszony do wyfleszowania, ale pojawia nam się także Pawko jeszcze wyłapany ponownie HDT. Insekt puszczone, puszczone są te kule od MF-ki, ale Arals, on się bardzo dużo leczy. RK kolejna odpalona. Rafbin ponownie na bardzo małych punktach zdrowia. Hadotę nadal przeżyje, ale to jest chyba teamfight dla No Name Esport. Jednak ten Olaf, co on robi? Może tutaj naprawdę nam się wydać coś niesamowitego. Pawko na bardzo małych ilościach zdrowia. Pentakill dla Olafa. Fantastycznie to Mikfil rozegrał. No tutaj te 4 zabójstwa, które trafiły na jego konto w początkowym etapie rozgrywki, bardzo nam zmieniły. I pentakill dla Mikfila.
Ja ci powiem tak, zapytałeś mnie parę minut temu, czy nie wolałbym wpakować tego złota w tego Atroxa, żeby uzyskał Power Spike'a. Masz moją odpowiedź, a już wiesz, dlaczego nie chciałem tego zrobić w Atroxa, dlaczego chciałem to zrobić w Olafa. Fenomenalne odwrócenie walki, już przez chwilę myślałem, chciałem powiedzieć, no Name Esports się odbiło. No, zaczynamy tą giereczkę z większym zbliżeniem, ale Olaf zapał pętę, po prostu no, zrobił to, co miał zrobić, wszedł, pokroił wszystkich raz po razem, tasak za tasakiem. No nie da się powstrzymać tego czempiona, gdy jest aż tak bardzo do przodu i ten hepłacz posoki bardzo, ale to bardzo dużo go wyleczył. W tej sytuacji, a powiem tak, w tym momencie mają ogromny problem chłopaki z NoName Esports, bo ten Olaf, gdy się wróci teraz do bazy, kupi ogrom, ale to ogrom wyposażenia do swojego ekwipunku. Jedynym plusem jest to, że jest, widnieje za niego już 700 zł shutdownu, a i jest to duża nagroda za jego głowę i na pewno przytulić ją będzie chciał, czy to Azir, czy to MFK, żeby zrobić tutaj więcej. Kha'Zix też troszeczkę zyskał w tej walce, ale no nie możemy ukrywać tego, że to jednak była bardzo, ale to bardzo walka na korzyść Geerstormu, bo Maxi Warrior nie był w tej rozgrywce. Chciałem tam przez chwilę powiedzieć, że Insekt troszeczkę strollował, bo nie dobił bodajże Fiory, która uciekła, ale no pojawił nam się tam Mikwil i wyczyścił wszystkich. Tam była ewidentna próba wcześniej oddania tego golda dla Atroxa. Ale wyłapywany chyba Hadotę, tak też się dzieje. Arcik z zabójstwem na swoje konto, zmuszony do teleportacji Arals, nietrafiona kotwica Insekta i chyba pogoni Mikwil za swoimi przeciwnikami, tam ich aż trzech. Arals także odpala swoją erkę, Pawko bije zza tej ściany, ale z pierwszym zabójstwem już Mikwil pogoni, prawdopodobnie za kolejnymi, ten się bardzo dużo leczy, ale ostatecznie martwy zostaje Mikwil bez żadnego, tylko z dwoma zabójstwami. Także tutaj Ravvin, bardzo duże obrażenia na jego koncie pojawiają. Arals z kolejnym zabójstwem, nie wiadomo dla kogo ostatecznie to wszystko wychodzi lepiej. Chyba ostatecznie dla NoName Esport, bo tam Kha'Zix i Azir przy życiu, a po stronie Geerstormu tylko Viktor i Nautilius. Powiem tak, ilością nie oceniajmy tego, oceniajmy to tym, że Azir przyjął double killa, ale co ważne, Azir przyjął aż 1000 złota za Olafa. Oj tak. Ten Azir, gdy teraz wróci, będzie miał bardzo dużo pieniędzy do wydania, ale jeszcze zabrał smoka, tutaj nic komunikacja. Tak, tam także Arals, nie wiem czy oni znajdują się w dobrej pozycji aktualnie zawodnicy NoName Esport. Arcix na pewno z problemami w tym Dragon Picie, bo jest już martwy, double tilt na konto Wiktora i pogoni prawdopodobnie jeszcze za tym Shenem. Ten jednak ucieka jeszcze przez ścianę, zanim pogoni Arals i to jest tylko kwestia czasu, aż Minę Maciek pójdzie do grobu wraz ze swoim toplanerem i leśnikiem. Niestety lekka, ale to lekka strollowana sytuacja przez Ravvina, ponieważ tepnął się na niego Shen, a on uciekł, on przeskoczył tą hopką na golemy zamiast skakiwać do Pita. Gdyby ten Azir z tą tarczą był tam od początku, wyglądałby to nieco inaczej, ale NoName Esports tak czy siak jak dla mnie się odbiło w tytuł, że zyskało dużo złota, że zyskało drugiego smoka, a wrócili do tej rozgryweczki na pewno trochę, wciąż mają plecy w złocie, ale na pewno troszeczkę mniej są zagrożeni tą szybką porażką. Dlaczego tak agresywnie ten Kha'Zix wszedł? No on prawdopodobnie w dobrym miejscu nie jest, bo zaraz już zostanie posłany w podziemia Summoner's Rift, ale jeszcze zabierze ze sobą do grobu Max Warriora, ten z kolejną śmiercią na swoim koncie, już piątą, ale no troszkę taka niepotrzebna agresja ze strony Pila. Jeszcze tutaj próba pani Insekta, ale ten trafia w miniona. No dość dziwne to było, nie powiem. Było dziwne, myślę, że bardziej był przekonany, że spotka tam wilki niż tego wściekłego wikinga. No ale cóż, wyszło jeden za jeden, najniższy wymiar kary tak naprawdę, bo ta sytuacja wyglądała bardzo źle. A w pierwszej chwili, no Maxi Warrior niestety dostaje w tym meczu po głowie, pomimo tego, że ma te 3-5, no to jednak kaderatio ujemne, ale ma rozpędzonego Mikwila, ma rozpędzonego rzeźnika prosto z Valhalla i będzie No dokończ myśl. No dobra, to dokończę. Przepraszam, tak chciałem wbić się, myślałem, że już będzie kończył, ale ten Atrox, ten Wiktor też wcale i te komponenty, które znajdują się w ich ekwipunku, bo ma Atrox już Eklipsę, ma także pierwszy item zbudowany Wiktor, no tutaj oni także są dość silni, jak na ten moment, to oni też będą robili obrażenia. Tak, zdecydowanie będą robili obrażenia, ale bardziej late game'owo na ten moment to wygląda dla mnie NoName Esports.
ponieważ Azir jest bardzo silny, co prawda, Wiktor także i musimy mu to oddać, ale Aatrox będzie bardziej odpadał niż ta Fiora, a Kha'Zix i Olaf powiedzmy, że mniej więcej na równi, ale Kai'Sa będzie silniejsza, ale Shen będzie silniejszy niż Nautilus. Jest tu dużo ale, jest tu jeden za jeden tak naprawdę, bo jeden jest lepszy od drugiego. Zobaczymy, jak to wszystko będzie rozgrane. Jak na razie obiektywami są do przodu zawodnicy No Name Esports i czekamy, jak to będzie nam się prezentowało dalej. No i też trzeba znaczyć, że już na naszej mapie pojawił się Baron Nashor, więc także powinniśmy mieć na uwadze, że zawodnicy na przykład mogą zamienić się obiektywami, ale Ravin nie, tutaj on nie ma problemów, bardzo duże obrażenie od Aralsa, ale z Shurima Shuffle tutaj robi robotę i ostatecznie Ravin wyjdzie z tego cało. Powiem ci szczerze, nie spodziewam się aż tak ogromnych obrażeń ze strony tego Aatroxa. Jest to oczywiście plus, że był tak ładnie w stanie prawie że wyłaszotować tego Azira, którego widzieliśmy tu przed chwilą. Widzimy wymiany na rzece. Duża agresja od Pila, bo ten Olaf jest tak nawidowany, że to nie ma absolutnie mowy o jakimś solo killu. Jeszcze Ravin próbuje tutaj wchodzić. Ten bez Shurima Shuffle należy zaznaczyć. Hadote, on także bardzo głęboko zabity już przez tego Azira. I nie wiem, czy tutaj to nie będzie możliwość podjęcia Barona Nashora przez No Name Esport, ale Smok także zaraz powinien się na mapie za 55 sekund. Do tej pory Hadote w stanie, więc no nie wiem, jak ostatecznie to wychodzi. Oni dalej podejmują walkę, popatrz, Insekt, bardzo duże obrażenie jeszcze przyjmuje, ale wchodzi także Aras od tej drugiej strony z pierwszym zabójstwem już Mikil, także pogonią za Ravbinem, on zmuszony do wyfleszowania bez swojego Shurima Shuffle, także flash do przodu ze strony Mikfila i uciekną tam jedynie ostatki zawodnik w No Name Esports, Baron Nashor na konto Glitchstormu. Powiem ci szczerze, zdziwiony byłem, że kontynuowali tutaj walkę zawodnicy No Name Esports, patrząc na to, że Fiora była bez teleportu. Oni sami sobie przegrali tą walkę. Zgadzam się z tym jak najbardziej, było to niepotrzebne, mieli killa, zabili Wiktora i to jeszcze z shutdownem, niepotrzebnie kontestowali dalej, no po prostu delikatny troll się w dar. Tymczasem ta Fiora nic nie wzięła tak naprawdę, troszeczkę minionów, nawet nie zdążyła podejść pod wieżę, bo już się pojawił Wiktor. Zabrany teraz na spokojnie ten Drake po stronie Blitzstormów, nawet z takim fail smajcikiem, możemy powiedzieć. Niby wzięty za to Drake, i to fajny Drake, bo już trzeci, mamy soul pointa po stronie No Name Esports, ale w otwartej walce ciężko będzie zabrać tego Drake'a. Ale tutaj chyba troszkę się inny Maciek zapędził, tam pojawia się Kha'Zix i kolejna walka na midzie nam się szykuje, jednak to chyba tylko jedno wyłapanie, jedno tak naprawdę wejście błędne minę Maćka i bez niczego więcej. Ale będzie podejście pod tą wieżę inhibitorową i nie wiem, czy tutaj nie będzie nawet zabrany ten inhibitor. No nie, nie ma o tym mowy. Bullet time. Dziwi mnie troszeczkę, jak to wygląda teraz wszystko. Tutaj Olaf się niestety wywraca. Oj, i tutaj także Hadote z problemami, ale ucieknie. Nie oszukujmy się, obie drużyny grają dość specyficznie. No ale nie wiadomo, teraz... czy Archik ucieknie. No nie ucieknie. Archik nie ucieknie na pewno. Ciekawe zagrania, widać, że na pewno nerwówka po stronie obu drużyn, bo delikatne fail fiszki nam się tutaj pojawiają. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało na pewno. Na pewno to nie jest mecz dobry w wykonaniu minę Maćka. No ma chłopak pecha ewidentnego. Już 6 razy tym Shenem zobaczył szary ekran. I zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. No jest do tyłu względem Nautiliusa expem, jest względem Nautiliusa do tyłu złotem. No nie jest kolorowo. Wejście na midzie, okej, stuntowałeś jednego czy tam dwóch przeciwników, ale tam nie było żadnego follow-upu. Twoi sojusznicy byli albo tam miskomunikacją na Max War, bardzo szybkie wyeliminowanie Ravbina, ale jeszcze w odniesieniu do miny Maćka, no tam nie było żadnego follow-upu ze strony twoich sojuszników. Nie wiem, czy po prostu tam błędna komunikacja, czy po prostu, nie wiem, byli gdzieś dalej od swojego supporta, no nie wiem, po prostu według mnie to jest błąd ze strony miny Maćka. To absolutnie nie można mówić też, że jego drużyna jakoś zawiniła. Bo w bardzo silnym punkcie aktualnie dla siebie zawodnicy Glitchstormu. I tutaj Hadote z dość dużymi problemami. Archik z pierwszym zabójstwem, ale Hadote zabiera go ze sobą do grobu. Jeszcze minę Maciek tutaj na dwóch frontach walczą i jungler, i support No Name Esport. Ale tutaj wychodzi ta walka, no niezbyt na korzyść No Name Esport. I kolejne wieże skupią się na konto Glitchstormu. Nie no, niestety No Name Esports chyli się ku upadkowi. No Name Esports walczące o play-offy na pewno nie spełnia swojego założenia taktycznego na to spotkanie. Są dominowani tak naprawdę na każdym froncie.
Prawdopodobnie za chwilę zobaczymy otwarte wszystkie trzy inhibitory i zombie mod pojawi nam się na rozpadlinie przywoływaczy. Oj, z tego już będzie ciężko wrócić. Oj tak, z tego będzie bardzo ciężko wrócić, bo drugi inhibitor już zgarnięty na konto Glitch Stormu. Oni teraz się zresetują, kupią coś za tego golda, który sobie w tej walce, znaczy no nie w walce, w oblężeniu wywalczyli i tylko twoje przedmioty zwiększam ich ilość i no tutaj ja nie widzę żadnej możliwości dla Nonem eSport na powrót do tej, no może ewentualnie zgranić tego Soul'a, ale czy to ci da tak wiele, gdy twoi przeciwnicy są tak rozpędzeni? Właśnie, to jest to, że ich trzyma przy życiu ten Soul, niekoniecznie wiem, czy ich to uratuje, a bo to jest niestety, ale w tym przypadku tylko Soul. A masz tak duże plecy, że no musisz otwarcie powiedzieć, że to jest tylko Soul. Okej, okay, zgarnij go, będzie dla ciebie lepiej. Na pewno nie oddawaj go przeciwnikowi, bo wtedy już będziesz miał ogromne tarapaty. Ale no tak jak mówisz, sytuacja, żeby oni powrócili do tej gierki jest coraz bardziej nikła, coraz mniej będzie okazji do tego. Na pewno tutaj bardzo dużą rolę będzie odgrywał Azir. A miejmy nadzieję, że Ravbin nie da się wyłapać częściej, tak jak przed chwilą na po prostu recallu. Bo od jego ultimate'ów i od jego szurymiańskich żołnierzy będzie zależało bardzo, ale to bardzo dużo. No i tutaj zaraz nam się powinien pojawić ostatni teamfight w tym meczu jeszcze HDT. Tutaj starcia na bocznej linii z Archixem, on bardzo mocno obijany. Będzie solo kill prawdopodobnie na konto HDT, bo jeszcze nie przesądzajmy. No jest ten, jest to zabójstwo tutaj bez większych emocji. Minamacik przez chwilę był niedostępny na rozpadlinie przywoływacza, ale będą chyba, pokuszą się już o koniec tej rozgrywki zawodnicy Glitch Stormu. Szybko tak naprawdę eliminują te miniony zawodnicy Nonem eSport, ale to ci tak wiele nie da. O koniec to zaraz zobaczymy, ale ten Olaf, Boże, jaka to jest bestia, ileż on ma pieniędzy, ileż on, jak on bardzo jest ahead w złocie. Tutaj, no nie, tutaj nie można o niczym mówić, że Max Warrior. Oj, nie, ale Max Warrior. Anton Minemacika i Max Warrior martwy, no tutaj akurat Minemaciek zagrał całkiem dobrze, ale Hadotę trwa oblężenie wież Nexusowych, tutaj zaraz ta pierwsza wieża upadnie, tam jest także Arals, tam są także inni zawodnicy Glitch Stormu, ale z dużymi problemami Hadotę, no i tutaj ostatecznie będą musieli poczekać z tym zakończeniem rozgrywki, o ile? Znaczy, no, o ile uda im się zakończyć, a to jest wręcz pewne. Jeszcze pogoni Ravbin dalej za swoimi przeciwnikami, ale no nie ma co mówić, nic więcej tutaj się nie stanie. Jeszcze Mikfil podejmuje tego smoka tutaj, czy będzie jakaś kradzież ze strony Kha'Zix'a? No ostatecznie na konto Nonem eSport ten smok oceaniczny i także dusza skradziony przez Ravbina. Poczekajmy jeszcze tutaj za Mikfilem, ale ten no będzie po prostu, no, to jest, było pewne, że on będzie martwy. Tak, Max Warrior, tak jak go okrzyknęliśmy taką malutką ikoną, a sceny semi-pro bohater jednego z naszych podcastów gamingowych, no na pewno nie dopisze sobie tej gierki w swoim życiorysie jako udanej. Nie za bardzo tu wychodzi. Teraz Arals jeszcze długo, tak. Długo tam utrzymywał się przy życiu, ale no już niestety jest martwy. Utrzymywał się de facto wyłapany. Tak samo to samo muszę powiedzieć o Hadotę. Hadotę, którego jestem ogromnym fanem, jeśli chodzi o jego Oriannę na przykład. A bardzo mi się podoba gameplay tego zawodnika na tym czempionie. Też nie może uznać tego meczu za udany dla siebie. No ciągnie ich bardzo, ale to bardzo Mikfil na tym Olafie. Także Arals świetnie się prezentuje na tym Aatroxie. No ale chłopaki no troszeczkę nam tutaj intują, powiedzmy sobie szczerze. Insekt też fajnie się prezentuje na tym Nautiliusie. Chłopaki się poczuli. Zdecydowanie się poczuli. A wiedzą, że mają ogromną przewagę, ale nie można jej tak łatwo roztrwaniać. I Max Warrior musi pamiętać o pozycjonowaniu się, bo ten Kha'Zix, pomimo tego, że ma tylko 6 zabójstw, nie będzie miał dla niego litości. No ale popatrz, jest podejmowany Baron Nashor na konto Glitch Stormu, tam tylko jeden inhibitor przyszedł, także te super miniony wraz z tym wzmocnieniem, z tym błogosławieństwem Barona Nashora będą przepotężne, jeśli chodzi o oblężenie i no tutaj nie tyle co intują, ale wydaje mi się, że mają pewien problem z domknięciem tej rozgrywki, troszkę za bardzo chcieli wybiegać w przód i tak troszkę może za szybko zakończyć, ale tutaj to raczej nie zmienia faktu, że ten mecz no możemy chyba zapisać już jako wygrany na konto Glitch Stormu, ale no być może no Nonem eSport szykuje nam jakieś bomby tutaj, bo jak widzieliśmy ten ostatni mini teamfight niezbyt pomyśli Glitch Stormu, ale tak jak wspomniałeś, no troszkę
może się poczuli. Nie oszukujmy się, no Name Esports nie mogą kontestować tego Barona, wciąż mają zbyt duże plecy, a mają chyba najlepszą duszę, jaką mogli sobie wymarzyć, chodzi właśnie o oblężenie, bo się szybciutko regenerują. To jest ich szansa na to zwycięstwo. Flash od Insekta, Ravvin, Shurima, Shuffle w dwóch przeciwników, dużo wrażenia się przyjmuje Insekt. I tutaj także już jest Ragnarok, odpadł ze strony Olafa, Archix troszeczkę się zagubił i zaraz swoje miejsce odnajdzie w podziemiach Summoner's Rift, ale ten ostatecznie zdąży uciec i uda mu się uciec. No tutaj bez śmierci nikogo, ale Inhibitor kolejny na konto Glitch Stormu i ten Inhibitor na środkowej linii już nie na konto, ale Archix jeszcze z flanką, popatrzmy, Mikl tutaj duże obrażenie się przyjmuje, już martwy jest Max Warrior, także i Arals, ten chyba prawdopodobnie ucieknie, ale duże obrażenie przyjmuje od Ravvina, ale Arals także duże obrażenie przyjmuje, przepraszam, zadaje, a Ravvin ostatecznie eliminacja top lanera drużyny Glitch Stormu, no po raz kolejny to już się robi groźne. No cóż, robi się groźne, poszła pauza, powiem tak, chyba bardziej taktyczna niż z tytułu problemów z internetem, bo to jest drugi fight przegrany, powiedzmy sobie szczerze, przez Glitchstorm i to Glitchstorm zboostowane jeszcze przez błogosławieństwo Barona na Shora. No chłopaki, gorący kubeł na głowę, zimny kubeł, zimnej wody na gorącą głowę. Macie pauzę, biegnijcie szybko do łazienki, odpalecie prysznicę, bo naprawdę wymyka wam się powolutku ta gierka. Gierka, którą mieliście praktycznie już zamkniętą. A late game'owo coraz lepiej wygląda nam Azir. Naprawdę świetny jest ten ultimate do DMF-ki, strasznie dużo obrażenia zadaje. Ten Kha'Zix lub ta Fiora naprawdę agresywnie mogą wchodzić do przodu dzięki ultimate'owi wykastowanemu przez Shena. No, powiem tak, jest ciekawie. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Przede wszystkim Max Warrior, pozycjonuj się chłopaku, bo to już kolejny teamfight z rzędu, gdy dostajesz bombę w głowę i cię nie ma. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej, ale no naprawdę chłopaki, dla nas jak na plus, dla widowiska na plus, ale na pewno nie dla Glitchstormu na plus. I też popatrz, że teoretycznie, no jeśli dojdzie nam do teamfightu o Elder Drake'a, o ile w ogóle dojdzie do teamfightu, no to będzie bardzo ciekawe, bo jeśli uda się zgarnąć właśnie tego smoka drużynie No Name eSport, no to już będzie dość podbramkowa sytuacja dla Glitch Stormu. Oni sprawda mają te 10 wież zgarniętych, ale my nie takie rzeczy widzieliśmy w League of Legends, to jest bardzo zawrotna gra, bardzo zawrotne widowisko. Nie takie rzeczy po prostu widywaliśmy i tutaj no muszą na pewno się spiąć, muszą, tak jak powiedziałeś, to wiadro zimnej wody na siebie wylać, bo wiadro gorącej to oni na siebie już wylali przy pierwszym podjęciu zakończenia tej rozgrywki. No i tutaj po prostu muszą oni bardziej się pilnować z tym wszystkim, co oni robią. No, zdecydowanie poparzyły się chłopaki nam tutaj delikatnie. Zaryzykuję stwierdzenie, że No Name Esports jest w stanie to skończyć w dwóch puszach. Tak naprawdę dwa wygrane teamfighty z ich strony, jeżeli przeżyli nam ta MF-kę, jeżeli przeżyli nam Fiora i jest szansa naprawdę na koniec tej rozgrywki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na pewno Glitch Storm musi przeczekać, musi wyłapać, musi zabić, bo naprawdę walka o Elder Drake'a będzie ciekawa, ponieważ bardzo, ale to bardzo fajne są pod względem teamfightów ultimate'y ze strony No Name Esports. Połączenie Shurima, Shuffle oraz, przepraszam, Emperor's Divide oraz MF-ki Gradu Kul będzie bolesne. Oj, będzie bolesne. Masz tutaj zdecydowaną rację, Woga, i tutaj no nie wiem, co można po prostu więcej o tym mówić, bo Glitch Storm tutaj absolutnie pewnie domknięta rozgrywka, ale popatrz, po pierwsze to przewaga złota już się zmniejszyła, bo to jest teraz tylko i wyłącznie około 5000 sztuk złota przewagi i dodatkowo jeszcze ten soul, o którym mówiliśmy, że no, tak naprawdę wiele nie zmienimy, już tutaj w ogóle kasowaliśmy zupełnie No Name Esports z możliwości jakiegokolwiek podjęcia walki jeszcze o zwycięstwo, a tutaj oni pokazują, że walczą do końca, walczą niczym po prostu
nie wiem, jacyś sportowcy na najwyższych światowych poziomach, którzy... O, jak Dawid Kubacki, gdy z 28 chyba miejsca na pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata, to tutaj właśnie, no może nie porównujmy tego do Mistrzostw Świata, ale do takich Mistrzostw U-Gaming porównajmy, że No Name eSport tutaj po prostu walczy do ostatniej kropli krwi i... No, wychodzi im to naprawdę dobrze. Spięci na pewno tutaj są emocje w tym meczu, co nam bardzo się podoba. No i tutaj przede wszystkim powinniśmy zaznaczyć to, że dla No Name eSport byłby to bardzo, bardzo ważny punkt, jeżeli udałoby im się wygrać, ale oczywiście nic nie przesądzajmy. Powróciliśmy już do rozgrywki i czekajmy na kolejne te starcia na Summoner's Rift. Zgadza się. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma swoje Mistrzostwa Świata. Dla mnie może być to solo kolejka, dla ciebie także. Dla chłopaków jest to Liga U-Gaming, w której walczą o te playoffy. I naprawdę No Name eSport z tak ogromnej przewagi, z tak ogromnej straty, z tak ogromnej przewagi ze strony Glitchstormów powolutku wracają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Liczmy, że będzie całkiem nieźle. Pożyjemy, zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało. Ciekawe, że Kazik zagrał sobie potkę, chociaż mówiąc o końcu jego buildu, to jeszcze jest daleka droga. A tak jak w naszej twitterowej zabawie już tam napisało No Name eSport, że walczą do końca, tak, chcemy to oglądać, tak, ja kibicuję. Chociaż spisywałem, chociaż nie ukrywam, wciąż liczę, że Glitchstorm to zamknie, to kibicuję, bo uwielbiam takie historie, takie powroty. Mam nadzieję, że jeżeli No Name eSports uda się wygrać tą rozgrywkę, to usłyszymy te znamienite krzyki Marcina Jankowskiego w meczu Schalke kontra H2K, gdy udało się po heroicznej obronie Nexusa zakończyć gierkę. Nie zacytuję, bo to nie tekst na transmisję, ale walczymy, walczymy, walczymy. Hoje, walczymy do końca, wierzymy w was, chłopaki, oczywiście nie będąc stronniczym, ale ja bardzo chciałbym coś takiego zauważyć. No, może zejdźmy już z tego tematu, że No Name eSport może tutaj jeszcze ten mecz zwyciężyć, bo absolutnie... O tym nic już nie powinniśmy mówić, nie będąc stronniczym. My nie powinniśmy być stronniczy, ale 33 minuta dobija nam na zegarki. Dobijają się także do bazy No Name eSport zawodnicy Glitchstormu, ale tutaj nie chcą za bardzo wchodzić. Wiedzą, że ewentualnie jakaś walka, no i tutaj walka przegrana oczywiście dla Glitchstormu może być efektem tego, że uda się zgarnąć inhibitor, uda się może nawet pójść po rozgrywkę, bo tak długie deathtimery będą, może zgarnąć jakiegoś bardzo ważnego obrzegu. A propos obiektywów, zaraz na naszej mapie pojawi się Elder Drake. Jak pojawi się Elder Drake, od razu widzimy większe, agresywniejsze podejście ze strony No Name eSports. Chłopaki też na pewno pogadali już sobie, jak to dalej będzie wyglądało. Zobaczymy, czy Glitchstorm także ma jakiś plan na dalszą część rozgrywki. A co do naszych top lanerów, obaj posiadają teleporty, więc będą oni się tepali nam na tą duszę, przepraszam, nie na duszę, ale na błogosławieństwo prastarego smoka. I co? Zaczynamy powoli obserwować no walki. Jest już teleportacja od Aralsa na plecy. Nam się zapowiada, no nie wygląda to dobrze chyba dla zawodników No Name eSport, bo tutaj już ten przepotężny Aatrox pojawił się na plecach. Dopiero Arcik dołącza, ale Bullet Time od MF już poszedł. Arals nie żyje. Popatrzmy, bo tutaj jeszcze Pawko z kolejnymi obrażeniami. Shutdown Nazi, że Max Horror także kolejne obrażenia się, to i kolejne także zabójstwa No Name eSport. No tylko Arcik przeżył i tutaj chyba już zamknął tą rozgrywkę zawodnicy Glitchstormu. No, ostatecznie No Name eSport nie udało się wygrać tej rozgrywki, ale bardzo, bardzo długo walczyli chłopaki i to trzeba im przyznać, że ten hard walk, ten hard po prostu to dążenie do zwycięstwa tutaj do ostatnich kropli krwi pozostało w ich ciele. Tak, no niestety zbyt późny teleport ze strony Fiory zadecydował o tej rozgrywce. I co? Kończymy zwycięzcem Glitchstormu. Tak jak mówiłem, chłopaki musieli sobie mocno porozmawiać i ostatecznie udało im się domknąć tą rozrywkę. Wygrywają nam to spotkanie, ale widzieliśmy tu dużo. I tak wielkie pochwały, wielki poczcząt dla No Name eSport za starania. Pogczampik, chłopaki! Tak, pogczampik, chłopaki, bo byliście naprawdę bardzo, bardzo głęboko, a wyszliście, no prawie, że ściągnęliście sens powiek fanów oraz kibiców Glitchstormu. Ostatecznie nie udało wam się, a powodzenia dalej, obyście się dostali do tych playoffów, o ile ta gierka wam nie zamknęła tej drogi. I co, my dziękujemy i do zobaczenia zaraz z kolejną parą na transmisji. Siemanko widzowie, siemanko.